Na początek przypomnijmy sobie, że atomy z bloku S i P, wszystkie atomy poza wodorem i helem chcą mieć 8 elektronów oktet na ostatniej zapełnionej powłoce elektronowej. Wodór i hel chcą mieć 2 elektrony na ostatniej powłoce elektronowej, chcą mieć dublet na swojej zapełnionej powłoce. Fakt ten został określony na podstawie obserwacji otaczającego nas świata. Kiedy wiemy, Jaka jest konfiguracja elektronowa ostatniej, zapełnionej powłoki danego atomu? Jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie właściwości chemiczne ma ten atom. Właściwości chemiczne pierwiastków zależą od konfiguracji elektronowej powłok walencyjnych. Teraz zajmiemy się właściwościami grup, czyli tym, co mają ze sobą wspólnego atomy znajdujące się w tej samej kolumnie układu okresowego pierwiastków. W skład ostatniej grupy układu okresowego pierwiastków wchodzą tak zwane gazy szlachetne. Gazy szlachetne na powłoce walencyjnej mają oktet elektronowy. No oczywiście poza helem. Hel zamiast oktetu na ostatniej powłoce ma dublet, dwa elektrony. Wszystkie te atomy mają całkowicie zapełnioną ostatnią powłokę, podpowłokę S i podpowłokę P. I jest im z tym dobrze. Nie mają one żadnego powodu, żeby wchodzić w reakcję z czymkolwiek. Gazy szlachetne nie muszą i nie chcą ani oddawać, ani przyjmować elektronów. Z tego powodu atomy leżące w 18 grupie układu okresowego pierwiastków są bardzo niereaktywne. Inaczej sprawa wygląda w przypadku atomów z pierwszej grupy układu okresowego pierwiastków. Tutaj znajdują się tak zwane metale alkaliczne. Wszystkie atomy z pierwszej grupy mają po jednym elektronie walencyjnym. Wszystkie te atomy, poza wodorem, nazywamy metalami alkalicznymi. Wodór nie jest metalem alkalicznym, ponieważ w warunkach normalnych nie występuje w formie metalicznej, w formie stałej. Gdy mówię o atomach o charakterze metalicznym, mam na myśli atomy, które bardzo chętnie chcą oddać swoje elektrony walencyjne. Na przykład sód na ostatniej powłoce powłoce walencyjnej ma jeden elektron. Przypominam, że schematycznie taki elektron walencyjny możemy określić za pomocą kropki obok symbolu atomu. Jeśli atom sodu oddałby swój jeden elektron walencyjny, to na ostatniej zapełnionej powłoce, na powłoce drugiej będzie miał Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem elektronów. Słód po oddaniu jednego elektronu uzyska na ostatniej powłoce oktet elektronowy. A właśnie do oktetu dążą atomy z bloku S i P. W przyszłości będziemy mówić również o innych cechach charakterystycznych dla metali, ale teraz ważnym jest, byś zapamiętał, że metale chcą oddawać swoje elektrony walencyjne, dzięki czemu uzyskają oktet elektronowy. Kolejną, drugą grupę układu okresowego pierwiastków stanowią metale ziem alkalicznych. Wiesz już, że atomy te mają po dwa elektrony walencyjne. Co więc najchętniej zrobią te atomy, aby uzyskać na ostatniej zapełnionej powłoce? Oktet elektronowy. Otóż oddadzą one dwa elektrony z powłoki walencyjnej. Jeśli tylko zajdzie taka możliwość odłączą dwa elektrony, a tym samym na ostatniej zapełnionej powłoce będą miały oktet elektronowy. Ale z czym atomy z pierwszej i drugiej grupy chcą reagować? Z czym będą reagować tak, aby pozbyć się elektronów z powłoki walencyjnej? Podpowiem ci, że będą to atomy z drugiej strony układu okresowego pierwiastków będą to atomy należące do bloku p. Dokładniej będzie to ta część bloku energetycznego p. Czemu tak się dzieje? Zobacz, atom chloru na powłoce walencyjnej ma 17 odjąć 10, czyli ma 7 elektronów walencyjnych. Do aktetu brakuje mu już tylko jednego elektronu. Narysujmy tu sobie schematycznie atom chloru z jego siedmioma elektronami walencyjnymi. A co na to sód? Otóż ma on właśnie taki jeden elektron. Ujmijmy to elektron na zbyciu, a zatem sód pożyczy jeden elektron atomowi chloru. Oba te atomy przestaną już być obojętne. Obojętne, czyli w swojej strukturze nie będą miały tyle samo protonów co elektronów. Sud ma teraz 11 protonów. Tu nic się nie zmieniło, ale ma już tylko 10 elektronów. Natomiast chlor ma 17 protonów i 18 elektronów. Oba te nowo powstałe elementy chemiczne będą miały na swojej ostatniej zapełnionej powłoce 8 elektronów. Będą miały oktet elektronowy. Takie elementy, które nie mają tyle samo elektronów co protonów, nazywamy jonami. Jeśli liczba elektronów przeważa nad liczbą protonów, powstałe jony o ładunku ujemnym nazywamy anionami. Natomiast w momencie, gdy mamy w jonie więcej protonów niż elektronów, to taki jon nazywamy kationem. Jeśli kation sodu połączy się z anionem chlorkowym, to powstanie związek chemiczny. W tym przypadku powstał chlorek sodu, potocznie nazywany solą kuchenną. Tak, to jest ta substancja, którą solisz ziemniaki. Sól kuchenna jest związkiem chemicznym. Przejdźmy teraz do bloku D. Atomy, znajdujące się w bloku D, Nazywać będziemy metalami przejściowymi. Skoro są to metale, to wiesz już, że będą chciały one oddawać elektrony, tak aby uzyskać korzystną konfigurację elektronową. Spójrz chociażby na mangan. Ma on dwa elektrony na najbardziej zewnętrznej, najbardziej oddalonej od jądra powłoce elektronowej, na podpowłoce 4s, a dodatkowo. Ma on 5 elektronów na podpowłoce 3D, czyli na podpowłoce o najwyższej energii, na której elektrony dość słabo działają z jądrem atomowym. Mangan, kiedy odda dwa elektrony z najdalej oddalonej powłoki, z podpowłoki 4s, ma na podpowłoce 3D jeszcze wiele elektronów. Określmy je mianem elektronów rezerwowych. Najpierw Metale z bloku D oddają dwa elektrony spod powłoki S. Ale jeśli zajdzie taka potrzeba i trzeba będzie oddać więcej elektronów, to są w stanie to uczynić. Te atomy o tutaj to również metale, na przykład glin. Glin jest metalem, na ostatniej powłoce zawiera on 13-10, 3 elektrony walencyjne. Dwa na podpowłoce 3s i jeden na podpowłoce 3p. Aby uzyskać olktet elektronowy, glin musiałby albo przyjąć 5 elektronów, albo też oddać 3 elektrony. I wtedy, kiedy oddałby trzy elektrony, uzyskałby konfigurację elektronową neonu. Glin jest metalem. Hmm. Łatwiej mu oddać trzy elektrony, niż przyjąć aż pięć elektronów. Zatem właśnie te trzy elektrony będzie chciał oddać, aby mieć oktet elektronowy. Ale sprawa z atomami tymi tutaj nie jest już taka klarowna jak z atomami pochodzącymi z grupy pierwszej i drugiej. Zobacz, im niżej zejdziemy w danej grupie, atomy są coraz cięższe. Tu na przykład w grupie czternastej wraz ze wzrostem okresu Pojawiają się metale, które mają coraz więcej elektronów. Weźmy na przykład ołów. Ołów jest metalem, mimo że ma aż cztery elektrony walencyjne, i mogłoby się komuś wydawać, że dla niego bez różnicy, czy odda, czy przyjmie elektrony. Ale atom ten ma duży promień atomowy, i jego powłoka walencyjna powłoka szósta jest bardzo oddalona od jądra. Im bardziej oddalony elektron od jądra, tym słabiej jest z nim związany. Bardziej odległe od jądra elektrony jest coraz łatwiej oderwać od atomu. W bloku P mamy do czynienia nie tylko z metalami. Znajdują się tu również tak zwane niemetale, na przykład węgiel. Jego najdalszą powłoką, powłoką walencyjną, jest powłoka druga. Zatem jego elektrony walencyjne. Są bardzo blisko jądra. Elektrony te w znacznym stopniu oddziałują z jądrem. Są z nim całkiem mocno związane, więc trudno je oderwać. Dlatego węgiel chętniej przyjmie elektrony niż odda te, które posiada. Węgiel wraz z innymi pierwiastkami, które chcą przyjąć elektrony, a nie je oddać czyli z tymi wszystkimi pierwiastkami, tworzy zbiór niemetali. W bloku P część atomów to nie metale. One zazwyczaj przyjmują elektrony w reakcjach chemicznych. Wydaje mi się, że w tym nagraniu przekazałam Ci bardzo wiele nowych informacji. Wiesz już, że atomy mogą oddawać elektrony, tworząc kationy. Albo też mogą przyjmować elektrony, tworząc tym samym aniony. Metale Prędzej oddadzą swój elektron, aniżeli go przyjmą. Natomiast niemetale z wielką chęcią przyjmą elektrony. Gazy szlachetne natomiast dzięki korzystnej konfiguracji, dzięki oktetowi bądź też dubletowi na ostatniej powłoce elektronowej nie są zainteresowane ani oddawaniem, ani przyjmowaniem elektronów.